Nagrody Grammy, niezręczna wpadka Taylor Swift, ceny biletów na Adele, wyznanie Maty, Blanka znowu na Eurowizji i nudesy Drake'a, którym żyje cały świat. Co jeszcze? Zostańcie ze mną do samego końca, nazywam się Max Kluziewicz i zapraszam na muzyczne podsumowanie tygodnia. No i proszę oczywiście o łapkę w górę i zostawienie komentarza. Skoro muzyczne podsumowanie tygodnia, to nie mogę zacząć inaczej jak od Grammy z 2024. Najważniejsze nagrody muzyczne zostały rozdane po raz 66 i jak co roku gala przyciągnęła największe z największych nazwisk w branży. SZA, która była rekordzistką pod względem nominacji, otrzymała 3 statuetki, tak samo jak okrzyknięta najlepszym nowym artystą Victoria Monet. Nagrodę w najważniejszej z kategorii, czyli Album Roku, otrzymała natomiast Taylor Swift za swój wydany w październiku 2022 roku album Midnights. I chociaż Taylor wygrała w tej kategorii po raz czwarty, stając się rekordzistką, nie obyło się bez wielkiego, szeroko komentowanego skandalu. Tuż przed galą organizatorzy zapowiedzieli udział wielkiej gwiazdy, na której powrót czekają wszyscy. O kim mowa? Oczywiście o legendarnej Celine Dion, która w grudniu 2022 roku poinformowała fanów, że choruje na bardzo rzadką chorobę, zespół sztywnego człowieka, który uniemożliwia jej śpiewanie. I've been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome. Unfortunately, these spasms affect every aspect of my daily life, sometimes causing difficulties when I walk and not allowing me to use my vocal cords to sing the way I'm used to. Artystka weszła na scenę w rytm swojego ponadczasowego hitu The Power of Love i wręczyła nagrodę Taylor, która nawet jej nie podziękowała. Ba, nawet na nią nie spojrzała. W social mediach rozpętała się prawdziwa burza. Internauci zarzucili Taylor brak szacunku wobec ikony, a emocji nie ostudziło nawet wykonane za kulisami wspólne zdjęcie. Przysięgam, że to od momentu, kiedy się wydarzyło, jest moim imperium rzymskim. Ja rozumiem, kocham Taylor, wiem, że była rozemocjonowana, ale to jest Celine Dion. Ta Celine Dion. To jest mój statement. Mam nadzieję, że on dotrze do Celine Dion. Jeśli chodzi natomiast o dobre wiadomości, to Taylor po raz kolejny zaskoczyła. Kiedy wszyscy spodziewali się ogłoszenia Reputation Taylor's Version, artystka zapowiedziała nowy album. Jezu, to są w ogóle jakieś tak trudne słowa po angielsku. Tortured. Tortured. To jest tak trudne słowo. Tortured. Tortured. Tortured? Tortured. Jedenasty krążek Taylor zatytułowany The Tortured. Kto daje takie tytuły? Jedenasty krążek Taylor zatytułowany The Tortured Poets Department ukaże się 19 kwietnia, a usłyszymy na nim duety z Post Malonem i Florence and the Machine. Pierwsze w karierze Grammy otrzymała Miley Cyrus, wokalistka otrzymała statuetki w dwóch kategoriach, nagranie roku i najlepsze solowe wykonanie pop, obie za swój wielki hit Flowers. Miley podziękowała ze sceny wszystkim poza swoim ojcem, jasno dając do zrozumienia, że nie mają ze sobą kontaktu. Piosenkarka pominęła go też w obszernym poście na Instagramie. O co chodzi? Relacje między Miley a Billim zaczęły psuć się po jego rozwodzie z matką Miley, czyli Tish. Artysta związał się z o ponad 30 lat młodszą od niego piosenkarką, którą poznał, uwaga, na planie serialu Hannah Montana, w którym, jak wiadomo, debiutowała Miley Cyrus. We actually met 10 years ago on the set of Hannah Montana. I've heard of it. Yeah. Jesteście ciekawi, ile trzeba było zapłacić za bilety na koncerty Adele? Mówiłem wam ostatnio, że nie będą to małe sumy i miałem rację. Zgodnie z zapowiedziami 7 lutego wystartowała oficjalna przedsprzedaż biletów na koncerty artystki, a te, przypomnę, są zaplanowane na sierpień 2024 roku w Monachium. Za miejsca stojące najbliżej sceny trzeba było zapłacić 1800 zł. Jeśli chodzi o ceny miejsc na trybunach, no to te wahały się od 325 zł do 1400. Kolejka? Na kilka godzin stania. W momencie, kiedy ja z ciekawości wszedłem sprawdzić, jak w ogóle kształtują się te ceny, czekało przede mną, uwaga, ponad 400 tysięcy osób. Także Adele, jak wspominałem ostatnio, poproszę bilety za to promo. Nieco mniej,
zapłacimy za bilety na koncert Bambi, która właśnie ogłosiła swoją pierwszą trasę koncertową. IRL Tour obejmie swoim zasięgiem 8 miast. Trasa wystartuje 9 marca w Katowicach podczas BFF Festival, a będzie mieć swój finał 27 kwietnia w Poznaniu. Za wyjściówki na koncerty trzeba zapłacić około 85 zł. A skoro już tak sobie rozmawiamy o pieniądzach, to oficjalnie wiadomo, ile Dawid Podsiadło zarobił na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mowa o kwocie w wysokości, trzymajcie się, aż muszę przeczytać, 261 342 zł i 38 groszy. Za skrable Dawid Podsiadło Edition zapłacono prawie 200 tysięcy, natomiast za wspólny trening badmintona 61. Swoją cegiełkę w postaci blisko 7 tysięcy złotych przekazała Blanka, która, uwaga, pojawiła się w najnowszym teledysku The Colors. Tak, to ci od Italo Disco. Włoska grupa stara się o reprezentowanie swojego kraju na Eurowizji z piosenką Un ragazzo, una ragazza, w teledysku, do której wystąpiła nasza Bejba. Jeśli The Colors faktycznie polecam na Eurowizję, no to zakładam, że Blanka posłuży dobrą radą. Piosenkarka zapowiedziała też premierę swojego kolejnego singla zatytułowanego Karamia i zszokowała fanów. Zamiast Bejba, śpiewa Baby. Koniec pewnej epoki? O tym fakcie z życia Maty nie wiedział do tej pory nikt. No chyba, że jego rodzina i przyjaciele. Jeden z najpopularniejszych polskich raperów wyznał, że ma spektrum autyzmu. Artysta zrobił wyjątek i udzielił pierwszego od dawna wywiadu w programie Autentyczni. Zapytany o to, czy miał do czynienia z osobami w spektrum autyzmu, wyznał, że sam jest tego typu osobą. Miałem do czynienia, przyjaźnię się z paroma tego typu osobami. Sam też jestem tego typu osobą. Spektrum autyzmu powiedziałbym, że jest takim systemem, dla mnie to jest taki mój iOS, bo grany jest w różne głowy, w tym moją. Dla mnie to jest taki mój iOS po prostu, mój Android, co kto woli. To jest coś, co pozwala mi tworzyć, przeżywać świat na swój sposób i wydaje mi się, że to taka moja supermoc. Kilka dni temu Mata pojawił się też na studniówce w Radomiu z Natalią Wenzel, która zdaniem internautów jest jego nową dziewczyną. Miałyby o tym świadczyć te zdjęcia z fotobudki. Zamieszanie wokół zdjęć Maty to jednak nic wobec zamieszania, jakie wywołał filmik innego popularnego rapera. Mam na myśli Drake'a. W środę nad ranem cały Twitter, w zasadzie to teraz X, żył jednym – wyciekiem nudesów rapera. Na filmie, który wyciekł do sieci, widzimy mężczyznę udząco podobnego do Drake'a, może samego Drake'a, który zabawia się swoim przyrodzeniem. Dowodem na to, że to faktycznie Drake, miałaby być relacja streamera Adina Rossa, który rzekomo poinformował rapera o wycieku, a ten odpisał mu śmiejącymi się emotkami. Słysząc natomiast zachwyty Rossa nad, cytuję, tą pieprzoną rakietą, miał jednak względno. Dodał, że użyje tej głosówki jako intro do swojej nowej płyty. Drake osobiście nie odniósł się do krążących po sieci filmików, ale internauci wykorzystali go jako idealną bazę do stworzenia memów.